Panie prezesie, przede wszystkim pytanie, skąd pomysł na Formułę 1? Czy jest pan fanem Formuły 1? No tak, oczywiście jestem, tak jak podejrzewam 80% męskiej populacji w tym kraju po wejściu Roberta. Każdy z nas się tym interesuje. Tak jestem. Pomysł tego, że jest to najbardziej zbliżona, kompatybilna dyscyplina sportu z tym, co robimy, czyli technologia, szybkość i duże pieniądze. Szukaliśmy bardzo długo sportu, w którym chcielibyśmy się związać i zawsze po wszelkich analizach była to Formuła 1. No właśnie, macie Państwo bardzo ambitne plany stania się numerem jeden, jeśli chodzi o działalność na rynkach Forex w Europie. Ile brakuje do tego celu? Wiadomo, że oficjalnych danych nikt specjalnie nie publikuje. Są pewne szacunki, na których my bazujemy. Teraz uważamy, że jesteśmy na świecie w pierwszej dwudziestce tego typu firm. Na którym miejscu nie jestem w stanie Panu odpowiedzieć. Chcielibyśmy w przeciągu tych 3 do 4 lat wejść do pierwszej dziesiątki. Bycie w pierwszej dziesiątce myślę, że będzie dawało nam pozycję numer 1 lub 2 w Europie. A proszę powiedzieć, jak będzie wykorzystywany wizerunek McLarena w Państwa kampaniach promocyjnych, w Państwa w ogóle działalności marketingowej? Znaczy na pewno my jesteśmy w tej chwili już firmą na pewno międzynarodową, bardziej europejską niż globalną, chociaż myślimy również o rynkach poza Unią Europejską. Chcemy stworzyć taką platformę komunikacji i budować image firmy właśnie na wizerunku i naszej współpracy z Formułą Pierwszą. Czyli to jest wizerunek, a poniżej tego pójdą działania już bardziej trafiające do klienta. A na ile podpisano umowę? Tak jak mówiłem wcześniej, nie mogę tego ujawniać ze względu na klauzule poufności, które są w umowie. Wierzymy, jesteśmy przekonani, że będzie to długofalowa współpraca. Wierzę, że będzie to działało. Proszę powiedzieć, jak wyglądały negocjacje z zespołem McLarena? Jak to się zaczęło, jak to dalej przebiegało, ile trwało przede wszystkim? Rozmawialiśmy z paroma teamami Formuły Pierwszej. Zajęło nam to około, zaczęliśmy rozmowy na początku tego roku, a więc tak 2-3 miesiące trwały rozmowy, ocenianie, który team jest dla nas najlepszy, warunków umowy. No to, co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o Anglikach, to są bardzo, bardzo dokładni, skrupulatni. Każdy element umowy chcą, żeby był zrobiony, tak jak mówią, perfekt. To może ze względu na naszą słowiańską duszę przez pewien czas być uznawane, że to trochę trwa za długo, natomiast końcowy efekt jest naprawdę, naprawdę świetny, ponieważ wszystko jest rozmawiane i jestem przekonany, że dokonaliśmy najlepszego wyboru. Na pewno nie żałuję w tej chwili. Panie prezesie, wspomniał Pan o rozmowach z Robertem, z zespołem Roberta Kubicy. Dlaczego właśnie zdecydowała się Pana firma na sponsorowanie Polaka F1? Tak jak mówicie, wszystkie warunki kontraktu i przede wszystkim to, że my jesteśmy firmą już międzynarodową i przede wszystkim zależy nam na wiarygodności budowanie wizerunku poza Polską, stwierdziliśmy, że team McLarena jest najlepszy i dlatego wybraliśmy, mimo tego, tak jak powtarzam już parokrotnie, mamy olbrzymi szacunek dla Roberta i teamu, no ale oczywiście będziemy kibicować naszemu teamowi, żeby odnosił jak najlepsze wyniki. Panie profesorze, proszę spojrzeć na ten bolid. Reklama Pana firmy jest pomiędzy takimi firmami jak Mobil One i BOSS. Czy to spełnienie marzeń polskiego biznesmena? To jest może początek polskiego biznesmena, ponieważ to, co mnie bardzo cieszy, my jako pierwsza firma finansowa otworzyliśmy oddział za granicą. W tej chwili tych oddziałów mamy 6, w tym roku będziemy mieli ponad 10, a więc bardzo mnie cieszy, że polskie firmy mogą wychodzić za granicę, mogą sponsorować międzynarodowe koncerny, co kiedyś było w ogóle niewyobrażalne. A więc czy martwi mnie, że Vodafone ma większy znaczek? Nie, w ogóle mnie nie martwi. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem i że mogę być partnerem takiego świetnego i utytułowanego teamu jak McLaren, Mercedes. Liczy Pan na to, że kiedyś też będzie miał taki znaczek jak Vodafone? Wierzę w to, głęboko w to wierzę.